Państwa, przechodzimy do głosowania druku numer. Wpisania do wieloletniej prognozy kwoty 3000 zł na opracowanie regulaminu oraz 18000 zł na opracowanie prac konkursowych, wybór nagrodzonych prac, rozstrzygnięcie konkursu. Pani Małgorzata Bąk. Pani Miłosława Ciężar. Pan Jerzy Daniec. Pani Krystyna Frankiewicz. Pani Krystyna Jastrzębska. Pani Katarzyna Kapela-Glemut. Pan Andrzej Kowalik. Pan Adam Krztor. Jestem za. Pan Stanisław Maranda nieobecny. Pani Elżbieta Mitka. Stanisław Moruc. Za. Pan Marian Paciorek. Za. Pan Edward Porębski. Zdecydowanie przeciw. Pan Czesław Rosiek. Za. Pani Stanisława Rusinowska. Przeciw. Zawsze można na Krystynę zdać. No trudno, przyjmę. I tak się będziemy tam spotykać. Pani Maria Sajdak. Przeciw. Pani Anna Staryła. Pan Józef Szuba. Za. Pan Janusz Więcław. Pan Mariusz Woda. Pani Wiesława Zboro. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druku numer 3. Za 11, przeciw 6, wstrzymuje się 3.